Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Michał Piruk, a to są ręce, które leczą. A może nie leczą, ale są pytania, które sprawdzą moją wiedzę na temat mojego jednego z pracodawców, więc wypadałoby cokolwiek wiedzieć. Kto i gdzie powiedział słynny cytat, chyba Raymond będzie. Nie mów do mnie teraz, daleko od Raymonda, daleko, bo w Azji Małgorzata Rozenek. Jezus, może dostanę podwyżkę? Jak nazywa się nagroda, którą artyści mogą wygrać podczas corocznego Sopot Festival? Bursztynowy Słowik. Dobra, losu, losu. Ożeż ty. Jaki tytuł miało show survivalowe kręcone na bezludnej wyspie, prowadzone przez Huberta Urbańskiego? Bezludna wyspa, Hubert Urbański. Wyprawa Robinson? Ha! Wiedziałem, że coś z Robinsonem Crusoe, ale nie wiedziałem, że wyprawa. Kolejne pytanie. Jakie koła ratunkowe mają do dyspozycji uczestnicy programu Milionerz? Byłem w tym oto programie, moi drodzy Państwo. Mało tego, udzieliłem odpowiedzi za milion prawidłowej, natomiast nie została zaakceptowana, gdyż Karolina Korwin-Piotrowska, która ze mną grała, powiedziała, Piruk, na bank nie wiesz. Na wozie podobno wstrzymano oddech, bo jeszcze mieli do nagrania jeden odcinek i wiedzieli, że jeżeli odpowiemy za milion, to trzeba wystrzelić konfety i tak dalej, będzie to trwało. Korwin-Piotrowska się nie zgodziła i wzięliśmy tylko pół bańki. Aha, jak było pytanie? To może będę wiedział. Dobra, pierwsze to jest telefon do przyjaciela, drugie to jest pół na pół i trzecie głosowanie publiczności. Wiesz, że kiedyś jeszcze było czwarte koło, inne? Pamiętasz jakie? Zjedzogórka? Wymiana pytania na Było wymiana pytania na inne? Nie, no bez przesady. Czuję się jak na maturze, tylko pytania prostsze. Moja krew, pierwsza edycja Tańca z Gwiazdami. Dzień dobry TVN i w moim stylu. Te programy prowadziła Magda Mołek. I wiem to tylko ze względu na to, że wiem, że prowadziła pierwszą edycję programu Tańca z Gwiazdami. Pozostałe chyba nie widziałem. I teraz, moi drodzy, ostatnie. A, będę znał. Jak nazywają się aktorzy, którzy w serialu Niania zagrali tytułową Franie Maj i Pana Skalskiego? I teraz tak, Agnieszka Dygant na pewno i Tomek Kot? No kurde, dziękuję. Zaliczone, bardzo pozdrawiam szanowną komisję Ministerstwa Edukacji Narodowej. Proszę o cenę celującą wpisać gdziekolwiek, bo i tak nie odbiorę. Do zobaczenia przed odbiornikami, moi drodzy, oglądajcie TVN i co? Dobrej zabawy, narta.